Kochanik pojechał, no niestety stwierdził, że przy tym ciągniku trzeba troszeczkę więcej rzeczy ponaprawiać niż tylko wyregulować zawory czy wymienić już szczelkę pokrywy. Wypadły kuleczki, które normalnie w tym filtrze powinny absorbować właśnie wilgoć, osuszać. No i spowodowało zatarcie sprężarki. Układ jeszcze jest cały do czyszczenia. O, na drugim kole akurat słychać, jak sobie puka łożysko, czyli też już tutaj to jest do rozebrania i do sprawdzenia. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. No, warsztat. Generalnie tutaj przeważnie robimy ciągniki Fenta, ale no, stoi też Fent. Ale no, nie było miejsca na tym drugim warsztacie, gdzie najczęściej robimy Maseja. No i tutaj też ustawiliśmy ciągnik Massey Ferguson 6490 Dyna 6. Ciągnik z roku 2007. Przebiegu około 13 tysięcy godzin przepracował w tym czasie. No to tak powiedzmy, no nie aż tak bardzo intensywnie eksploatowany, bo to wychodzi niecałe 1000 godzin rocznie, można powiedzieć. No ale też nie można powiedzieć, żeby on stał. Czyli te 13 tysięcy godzin jednak pracował. No i tutaj troszeczkę rzeczy się niestety już nazbierało. Byliśmy u klienta. Klient poprosił nas o przyjazd, sprawdzenie ciągnika. Myślą o usunięciu wycieków z pokryw zaworów i sprawdzenie luzów zaworowych. Natomiast, no i to tam rejon Bolesławca bodajże to było, to gdzieś tam, czyli Dolny Śląsk. No i tam jak mechanik pojechał, no niestety stwierdził, że przy tym ciągniku trzeba troszeczkę więcej rzeczy ponaprawiać niż tylko wyregulować zawory czy wymienić już szczelkę pokrywy zaworów, no ponieważ na przykład nie działa klimatyzacja i za chwileczkę też o tej klimatyzacji tu powiem. Luz na zawieszeniu przedniej osi, tu widać mamy, będziemy montować spornik za chwileczkę, który trzeba było zregenerować. Luzy na tylnych zwolnicach, wycieki z przedniej osi, także troszeczkę tutaj jest, było tej pracy. Zgrzyty też przy uruchamianiu, no ale to też za chwileczkę pokażę. No i dlatego też została podjęta decyzja, że ciągnik niestety trzeba zabrać na warsztat tutaj do Tarnowa i żeby to wszystko kompleksowo porobić. No i niestety też tanio pewno nie będzie, no bo nawet jak się tutaj próbuje zaoszczędzać na pewnych rzeczach, to i tak te części troszeczkę kosztują. No ale po kolei mniej więcej z grubsza opowiemy, a myślę, że to i tak powstanie drugi odcinek z tego naprawy tego ciągnika, ponieważ no, jakbyśmy tu chcieli wszystko omówić, zresztą nie jest wszystko skończone, no to by to może zbyt długo trwało i zbyt monotonnie by się to oglądało. Więc luz na zawieszeniu przedniej osi, spornik tutaj niestety musiał być wymontowany z ciągnika, no i tutaj widać, że już jest zregenerowany ten otwór. Przedni spornik jest pół biedy, bo się odkręca, więc to damy dosyć szybko. Natomiast ten spornik, żeby tu wymontować, no to trzeba zdemontować cały układ chłodnic, które tam sobie stoją. No i troszeczkę pracy jest. No i tu kolega pokazuje właśnie tulejki. To nie jest to metal. No i to niestety się też zużyło. Myślę, że też tutaj troszeczkę za często była używana taki przyrząd jak smarownica. Znaczy tak w cudzysłowie za często, bo myślę, że to powinno wytrzymać troszeczkę dłużej. No i tak wytrzymuje, ale to też kwestia jak się dba, tak się ma, no i tak to później jest. Czasami też pośpiech, a czasami no jakieś tam zapomnienie, no i jak już raz tam gdzieś przyłapie, bo nie było nasmarowane, to wtedy niestety takie kwiatki wychodzą. Tu widzimy, mamy zamontowany wspornik nowy element, wspornik mocujący alternator, sprężarkę klimatyzacji. Musieliśmy go wymienić, ponieważ było ułamane. Tutaj widać jest pęknięcie, mocowanie, ponieważ samo z siebie nie pękło. To nie jest tak, że to jakiś słaby materiał producent wymyślił. Natomiast ktoś wcześniej wymieniał pompę wody, nie zauważył pewnych różnic, pompy się troszeczkę zmieniły. No i niestety, jak mówiąc, siła razy gwałt i spowodowało wyłamanie wspornika. Przez jakiś czas to nawet klient z tym jeździł, no bo to nie od razu
Myślę, że osoba, która montowała, to nawet nie zauważyła, że to pękło, a jak zauważyła, to się by do niej przyznała, że tak się wydarzyło. Prawdopodobnie to też jest tutaj takie przypuszczenie. Chyba nawet klient i mechanikowi mówił, że to poprzednie naprawy to były robione przez autoryzowany serwis Massey'a Fergusona. No ale to już mówię, że tylko na zasadzie domysłu. Spornik mamy wymieniony. Widać też, że jest nowa sprężarka klimatyzacji. No niestety tutaj też można powiedzieć troszeczkę zawiódł czynnik pewno ludzki, czy zaniedbanie, czy nie wiadomo co. Tu jest coś takiego jak osusacz układu klimatyzacji w układzie tak zwany albo filtr, różnie na to można nazywać. No i to jest element, który należałoby raz na jakiś czas wymieniać. Nie wiem kiedy był wymieniany, natomiast chyba dosyć dawno, bo to niestety spowodowało, że on się rozsypał i to się też tutaj nam już nie pierwszy raz zdarzyło. Tutaj kolega mi pomoże poświecić, nawet widać chyba jeszcze tam w przewodzie kuleczki. Wypadły kuleczki, które normalnie w tym filtrze powinny absorbować właśnie wilgoć, osuszać. No i spowodowało zatarcie sprężarki. Układ jeszcze jest cały do czyszczenia. Także tutaj przez to te przewody są nawet niezabezpieczone, bo nie ma już potrzeby. Tak i tak trzeba to wszystko dokładnie przemyć, rozebrać jeszcze w dachu, wymyć, żeby no, tutaj jakieś pozostałości nie pozostawić, żeby się znowu sprężarka nie zatarła. Mamy wymieniony też tłumik drgań. Tutaj widać, że już też miał dosyć. Od razu też wieniec zębaty na kole zamachowym. Jest już po wymianie. Mamy jeszcze do zrobienia tylne zwolnice. Chociaż ta już tutaj niby też była robiona, widać, bo tu było zamocowanie tego pierścienia, jest troszeczkę za głęboko, więc też tutaj ktoś chyba jakiś mały błąd popełnił i zbyt głęboko go tam osadził, no ale to jest teraz do poprawy, więc tutaj tak i tak trzeba to zrobić. Tutaj kolega mi pomoże, bo mi braknie rąk. No, zobaczymy. O, na drugim kole akurat słychać, jak sobie puka łożysko, czyli też już tutaj to jest do rozebrania i do sprawdzenia. I prawdopodobnie skończy się tylko albo aż na wymianie łożysk, no i pierścieni uszczelniających. Zawieszenie kabiny, tu z przodu mamy zamontowane nowe tutaj poduszki i przekładki. Tu widać też nowy przewód eżektora, eżektor, czyli coś co odsysa. To jest połączenie tłumika z filtrem, obudową filtra powietrza, czyli tu spaliny wydobywające, wychodzące przez tłum, układ wydechowy, wyciągają te grubsze, przynajmniej zanieczyszczenia z układu sącego, dokładnie z obudowy filtra. No, pokazał kolega tutaj, jak to wyglądają te poduszeczki. No jest to zużycie, tak? Tutaj ewidentnie no to są rzeczy, które się zużywają, mają się prawo zużyć. Zwłaszcza jak to się troszeczkę szybciej jeździ po nierównych drogach, to tym bardziej, albo po polu, a wiadomo, że no, nie wiem, z jakimi maszynami ten ciągnik pracuje, więc nie będę się też tutaj wymądrzał, ale siewnik, myślę, że tutaj sądząc po wspornikach, tutaj na pewno jakieś maszyny towarzyszące, może rozsiewacz, może opryskiwać, może siewnik i no, dzisiaj każdy dąży, żeby jak najszybciej wykonać pracę. Specjalnie konstruuje się siewniki, którymi można siać z dużymi prędkościami. Myślę tu o siewnikach punktowych. Na przykład no tak, że już się jedzie po kilkanaście kilometrów na godzinę siewnikiem. No a to wiadomo, że to na tym polu też nie zawsze jest równo i nie da się tam czasami, no tego jakby tam jakiś skutek negatywny, wiadomo, wtedy na układ tutaj zawieszenia kabiny albo układ amortyzacji osi, czy układ zawieszenia też osi, no ma tutaj niestety negatywny wpływ, no ale coś za coś chce się mieć szybko, to niestety potem wychodzą dodatkowe koszty związane z jakąś tam naprawami. Widzimy tutaj, mamy też zamontowane takie ładne aluminiowe, świecą się, nie chcę mówić jak, pokrywy. Obudowy, właściwie tutaj pokryw rozrządu.
To jest zestaw taki naprawczy, ten wyciek, tutaj jest od razu nowa instalacja do sterowania wtryskiwaczami, bo wtryskiwacze są ze sterowaniem, bo wiadomo, silnik z układem Common Rail, no, ma też takie tutaj właśnie przewody do wtryskiwaczy. Paski klinowe nowe, no bo to już tak też były tutaj zużyte dosyć mocno. No i tutaj już widać, też wymieniliśmy przewody hydrauliczne z układu kierowniczego. Przewody tutaj dorabiamy. Oczywiście te, które idzie, bo nie wszystko idzie dorobić, ale te, które idzie, to tutaj dorabiamy, nie kupujemy oryginalnych, no żeby właśnie też tutaj te zoptymalizować koszty naprawy do jakichś rozsądnych pieniędzy, bądź też stosujemy no, części w zamienniku, na przykład te sprzęgłowisko nie jest kupione nowe, trzeba było je wymienić, nie jest kupione nowe, oryginalne, no, jest nowe, ale nie oryginalne kupione, powiedzmy. Tutaj widać, że jest uszkodzenie, jest może nie aż takie duże, no, ale niestety ta zapinka, tutaj te gniazdo, gdzie wchodzi o ten przewód, powinien być tu zaczepy. Chyba ktoś kiedyś coś na siłę albo no, nie do końca odbezpieczył, albo przy zabezpieczaniu niestety no, wpadł na genialny pomysł, no i wyrwało mu się to. Można to jakoś oczywiście gdzieś tak zwaną trytytką, opaską próbować zabezpieczyć, natomiast trzeba wziąć pod pamiętać o jednej rzeczy, że jest to zamontowane i to się kręci, tak? Sprzęgłowisko się kręci, ten element musi stać, a sprzęgło się kręci i mieliśmy niestety już takie przypadki, no, że właśnie przez słabe zabezpieczenie wypięło się, wtyczka wpadła w wentylator, uszkodził się wentylator, śmigło wentylatora wpadło w chłodnicę, narobiło naprawdę dużego bigosu. Tu mamy sprzęgło, widać, nowe. Jest to w zamienniku, nie jest z kartoniku Akko, ale jest dokładnie takie samo jak to. No i jest też z tego powodu chyba dwa razy tańsze. Oczywiście ceny sobie można porównać, można wejść na naszą stronę internetową, na e-sklep. Tam można sprawdzić dostępność części, zarówno jak i ceny, porównać ceny części oryginalnej z rekomendowanym zamiennikiem. No a jak już ktoś się zdecyduje, to oczywiście zamówić i nie powiem, że listonosz, ale pan kurier przyniesie do domu części bez wychodzenia z domu. Tu mamy te pokrywy, o których wspomniałem wcześniej. Widać, że to jest wszystko, te przewody są zaoliwione, to potem też wpływa na sterowanie wtryskiwaczami, no i przez to też pracę silnika, dlatego też tutaj to trzeba było wymienić. Tu jest ta nieszczęśliwa sprężarka zatarta. Sprężarkę też założyliśmy, też oczywiście nie kupiliśmy w Akko, ponieważ z cenami to trzeba naprawdę troszeczkę uważać. Końcówki drążków układu kierowniczego, tu widać też uszkodzone te osłony gumowe i być może gdyby to się w porę zauważyło, wymieniło te osłony, no to może by tylko osłony się wymieniło, teraz już trzeba wymienić wszystko, bo niestety piasek spowodował, że to się tutaj to powycierało. Tutaj do elementu układu klimatyzacji to wszystko jeszcze jest do czyszczenia. W przedniej osi tutaj gdzieś były łożyska. Na zwrotnicach niestety, jak to tu wygląda, to o, tak wygląda łożysko ze zwrotnicy. No i teraz tak, tutaj nie można powiedzieć i nie można mieć pretensji do operatora, że zaniedbał, no bo producent nie przewidział możliwości smarowania tych łożysk. Jest to zamknięte, ma jakiś czas wytrzymać, no a później to wygląda to właśnie w taki sposób, bo siłą rzeczy, mimo że tutaj są uszczelniacze, tego nie da się na 100% uszczelnić, zostanie się wilgoć, pył, no i łożysko się doprowadza do takiego stanu, jak widać na załączonym obrazku. Teraz to zmodyfikujemy, tutaj zresztą zgodnie z, też z naszą sugestią, ale też no teraz zleceniem klienta, przerobimy sworznie, tak żeby szło przez nie nasmarować te właśnie łożyska, żeby wydłużyć okres użytkowania tych łożysk, a przede wszystkim też nie doprowadzi do sytuacji, że przez tutaj na szczęście nie było takiej sytuacji, ale były już takie kiedyś skrajne, że zatarło się łożysko, czy rozsypało łożysko, ciągnik był dalej eksploatowany i to się dosyć często niestety też zdarza, albo ładowarka teleskopowa, tam sami są nie łożyska, a tulejki, no i dochodzi do
wybicia tego tutaj oto otworu. No i wtedy niestety trzeba w najlepszym wypadku regenerować otwory, no i przywracać do stanu pierwotnego, żeby to mogło pracować. Widziałem już taki przypadek, że po prostu nawet klient zgubił koło, bo mu odpadło, ponieważ jeździ i tak długo, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że ten operator był ślepy, głuchy, ciężko to powiedzieć, a to było kilka lat temu, i że w czasie jazdy właśnie pękło to ucho, koło odpadło na drodze, no i czemu tak się zepsuło, tak? No zepsuło się, no bo nie łożysko było bez możliwości smarowania, natomiast jak już powstał luz, no to nikt nie zareagował. Być może operator bał się zgłosić to swojemu przełożonemu, bo to różnie też bywa, czasami to widzimy takie sytuacje, że operatorzy nie zgłaszają drobnych usterek przełożonym w obawie, że będą za to krytykowani, że zepsuli, ale gdyby te drobniejsze usterki usunąć wcześniej, to by się nie doprowadzało do bardzo poważnych później czasami awarii, takich no nawet wręcz niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzkiego. Te łożyska, które tutaj pokazywałem, i tak jak mówiłem, my tutaj też staramy się zoptymalizować koszty, jeżeli chodzi o koszty naprawy. Tu zastosujemy łożysko. Też jak widać nie oryginale. Dlaczego? Łożysko tutaj jak dobrej firmy widać zresztą. I to łożysko kosztuje około 100 zł, chyba 105. Natomiast oryginalne łożysko, no bym powiedział, że praktycznie prawie że takie samo, ale w takim tutaj pudełeczku kosztuje no nie 4, ale no ponad 3 razy więcej, bo bodajże chyba 380 zł. Także no jest taka drobna, subtelna różnica, jeżeli chodzi o ceny części. No i tam, gdzie można, to oczywiście należy, czy my przynajmniej tam stosujemy części, zamienniki, ale zamienniki dobrej jakości, bo oczywiście pewnie takie samo łożysko można kupić jeszcze taniej. Natomiast co do jakości, potem można mieć wątpliwości. No a wiadomo, że no, można oszczędzać, ale bez przesady, bo czasami te oszczędności też mogą wychodzić bokiem i zastosuje się niewłaściwe części, no to może to uszkodzić jeszcze inne elementy, no i później dopiero będzie drogo. Tutaj jeszcze widzimy, mamy też do rozebrania i trzeba będzie te półosie chyba zregenerować tutaj, bo są takie duże wżery, że tutaj nowy pierścień uszczelniający na pewno nie pomoże. No czy inaczej, pomoże na chwilę, tak? I wtedy można powiedzieć, że damy gwarancję do bramy, a później się już nie znamy. No bo trudno by tutaj oczekiwać, żeby to długo pochodziło. I myślę, że trzeba po prostu te półosie rozebrać. Niestety no tutaj nie, producent nie przewidział, bo akurat w Fencie jest, też nie we wszystkich, ale w większości jest ta, te tulejki są tutaj nabijane na ciepło, wymienne, więc wtedy jeżeli jest problem z wytartą tutaj bieżnią, wymienia się tulejkę, może za kilkaset złotych, ale to wtedy znacznie mniej kosztuje niż teraz na przykład koszt robocizny, bo trzeba tą półość rozebrać, napawać. Oczywiście znowu obrobić na tokarni, wygładzić, także tutaj te koszty wzrosną, ale na pewno to i tak będzie taniej niż zakup nowej półosi. Można też, bo i też są powiedzmy tam gdzieś na i tak niektórzy będą też próbują takie dosyć cieniutkie, bardzo cieniutkie jak żyletki, tulejeczki, ale to akurat się w tym przypadku nie sprawdza, ponieważ tutaj ta powierzchnia, długość tej tulejki musiała być bardzo, tak jak dokładnie ta tulej. Natomiast te, co są w sprzedaży, to raczej się stosuje w przekładniach, gdzie wałek czy tam pierścień nie pracuje na dłużej, bo tutaj wbrew pozorom to nie jest tak, że ta półeczka, ona się troszeczkę jednak przesuwa i suwliwie chodzi. I nie jest to tak, że to jest w jednym miejscu, dlatego też te wytarcia nie są w jednym miejscu, a na trochę większej powierzchni, bo ona cały czas sobie przy każdym skręceniu w lewo czy w prawo, to ta półłożka minimalnie, ale się rusza. No i tutaj te, jakby takie powiedzmy, coś do wyratowania na szybko, taniego podleczenia się niestety nie sprawdzi, także tutaj tylko nam pozostaje obróbka
mechaniczna. Można by jeszcze tutaj spróbujemy, przymierzymy. Być może na przyszłość przerobimy tą półośkę, stoczymy do wymiaru tak jak jest w fęcie i nabijemy wtedy tulejkę od fęta, ale tutaj to jeszcze trzeba by tutaj zweryfikować, czy nie pamiętam po prostu, czy ten wymiar jest taki sam, ale to potem powiem pewnie w następnym odcinku, jak finalnie to zostało naprawione. Rzut okiem jeszcze na warsztat, tam jeszcze przygotowujemy ciągnik do klienta, montujemy przedni podnośnik, przedni ładowacz czołowy, albo z 3075 ciągnik, układ pneumatyczny, ciągnik został sprzedany i właśnie go tu przygotowujemy do klienta. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania kanału, filmu na naszym kanale. No i jeżeli się film podoba, to poproszę łapkę w górę.